Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj we dwójkę razem z Mariuszem w Tyrolu, w Austrii. Za mną majestatyczne szczyty, po których będziemy dzisiaj sobie skakać. No i słuchajcie, tematem dzisiejszego odcinka będzie jak zwykle biwak. No i do tego dowiemy się coś na temat Via Ferrat, żelaznych dróg, czy jakkolwiek można to przetłumaczyć na język polski. Także jeśli jesteście zainteresowani troszeczkę inną formą wędrowania po górach niż tylko zwykły trekking, coś pomiędzy spinaczką a spokojną wędrówką, zostańcie ze mną, zostańcie z nami i powiem wam, o co chodzi. Także do zobaczenia, zasuwamy. Odrobina wytchnienia, odrobina cienia, ale mam tą świadomość, że za chwilę wyjdziemy już na otwartą przestrzeń. Wyjdziemy na bardziej wyeksponowane pasaże skalne. Także tego cienia będzie praktycznie tyle co nic. Słuchajcie, cieszę się bardzo, że udało mi się przyjechać tutaj do Austrii. W tamtym tygodniu planowałem wypad na Zugspitze, a z dnia na dzień pogoda zmieniła się na tym szczycie radykalnie. Dla niewtajemniczonych jest to najwyższy szczyt Niemiec, spadło 50 cm śniegu. Warunki były bardzo złe. Do tego przez wąwóz, który chciałem podążać, przeciągnęła bardzo duża ilość wody. Nawet doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Także musiałem odpuścić. Nastawiałem się na wyjazd w tym tygodniu, a w poniedziałek skręciłem kostkę. Nie wiem, czy to siła woli, siła jakaś zewnętrzna, ale udało mi się tą kostkę w miarę wygoić, także odczuwam na stan obecny lekki ból, ale da się iść. Słuchajcie, stanę sobie na tym kamieniu, żebyście mogli zobaczyć to, co znajduje się za mną z jeszcze lepszej perspektywy. No i krótko porozmawiamy sobie właśnie o Via Ferratach, o historii Via Ferrat. Via Ferraty mają swoje początki już z czasów I wojny światowej. Były one po prostu zabezpieczoną drogą wspinaczkową dla żołnierzy, którzy walczyli na froncie, jedni ze strony Królestwa Włoskiego, a drudzy ze strony Austro-Węgier. Także tak zaczęła się historia Via Ferrat, dróg wspinaczkowych, asekurowanych, z których korzystamy sobie do dzisiaj. Jak wspomniałem, Włochy, Dolomity to jest ojczyzna Via Ferrat, ale Via Ferraty występują również w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech, na Słowenii. No i niedawno otworzono nawet w Tatrach jedną Via Ferratę. Oczywiście nie mylmy tutaj zabezpieczonego szlaku łańcuchami z Via Ferratą. Via Ferrata jest to po prostu stalowy drut pociągnięty praktycznie od podnóża góry do jej szczytu, bądź w bardziej niebezpiecznych jej partiach, po to, żeby bezpiecznie, samoasekurując się, dojść sobie do celu. Także musimy rozróżnić zabezpieczony szlak w poręcze, w łańcuchy od Via Ferraty. Słuchajcie, za mną rozciąga się pierwszy pasaż Via Ferraty, czyli zabezpieczonej drogi spinaczkowej stalowym drutem. Słuchajcie, możemy podzielić stopnie trudności pokonywania takiej drogi. Klasyfikuje się je literką A, zaczynając od literki A, a kończąc na literce chyba EF, dokładnie F. F w moim odczuciu jest to już poziom frika, czyli jakiegoś szaleńca, który pokonuje w zasadzie drogę spinaczkową. Jakby pokonywał ferratę, czyli z zabezpieczeniami poprzez karabinki i uprząż. Jeśli wrócimy znowu do pierwszego stopnia trudności, czyli stopnia A i B, są to w zasadzie w moim odczuciu stopnie nie wymagające asekuracji, oczywiście przydałby się kask, ale są to jedynie stopnie na tyle proste, które pozwolą nam po prostu
asekurować się podczas normalnego przejścia, podczas przejścia normalnej drogi wędrówkowej o jakimś tam minimalnym stopniu zagrożenia. Tym minimalnym stopniem zagrożenia jest moje subiektywne odczucie, na przykład osunięcie się tutaj na dół. Oczywiście można również w takim momencie stracić życie, połamać się i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że tych punktów, w których możemy się trzymać, w których możemy się asekurować, jest na tyle dużo, że uprząż w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać. Ale nie sugerujcie się moją wypowiedzią. Zaczynajcie od najniższych stopni via ferra, czyli właśnie A, B, C i zabezpieczajcie się i sami potem ocenicie, na jakim etapie jesteście, czy potrzebujecie pełnego zabezpieczenia, czy tylko kasku. Słuchajcie, pokrótce pokażę wam, jak wygląda właśnie drut via ferratowy. Przede wszystkim jest on bardzo dobrze dopracowany, także możemy spokojnie przeciągać po nim rękę. Podobnie jak w zabezpieczeniu szlaku w łańcuchy, co około 2,5-3 metra znajdują się przęsła. Jeśli mówimy o przejściu już takim podchodzącym pod naprawdę wymagające elementy, wręcz wspinaczkowe, dobrze by było użyć butów, których czujemy palce, których czujemy stopy, czyli butów stricte wspinaczkowych. Ale powiedzmy sobie szczerze, dla takich standardowych przejść, czyli od A do D, powiedzmy, możemy spokojnie używać butów, po prostu, które mają twardą podeszwę, dają jakiś element, w którym będziemy się czuli stabilnie, bezpiecznie i będzie nam się dobrze po prostu stawało na skalę. Ja przechodziłem ferraty już w bardzo ciężkich butach poza kostkę, butach lżejszych, tak zwanych podejściówkach. No i dzisiaj, ze względu na to, że moja kostka jest bardzo uszkodzona, idę w bardzo miękkich butach dla trailoferów, dla ludzi, którzy uprawiają biegi górskie. No i jak na chwilę obecną, słuchajcie, nic się nie dzieje, idzie mi się całkiem dobrze, przyczepność jest również bardzo dobra. Dlatego teoria teorią, a praktyka jest jednak zupełnie inna. Używajmy butów, w których czujemy się po prostu dobrze, bezpiecznie, które się nie ślizgają. Ale dla wszystkich początkujących zalecam użycie butów twardych, ponadkostkowych, tak żeby stopniowo zwiększali swoje doświadczenie i sami mogli zdecydować, które buty najbardziej na tego typu podejścia im pasują. Nisko już za nami, jesteśmy znowu w naturalnym dla nas środowisku, czyli w otoczeniu skał i kosodrzewin. Chcieliśmy uzupełnić nasz zapas wody w schronisku, jednak ciągle obowiązują je jako takie obostrzenia covidowe i kolejka do toalety była ekstremalnie długa, dlatego pozostaniemy przy skromnych 1,5 litrach, które każdy z nas niesie na swoich barkach. Zresztą myślę, że powinno nam to w spokojności wystarczyć. Słuchajcie, za mną piękne szczyty, wspaniała wręcz pogoda, tym bardziej się cieszę, bo tak jak już mówiłem, myślałem, że lato opuściło nas na dobre, ale widzę, jak bardzo się myliłem, no i w tym momencie naprawdę jest gorąco, ale mimo wszystko mam ze sobą oczywiście kurtkę puchową, mam śpiwór puchowy, bo na szczycie temperatura może wynosić nawet 2 stopnie. Tutaj w tym momencie będziemy mieli taką drabinkę, którą dostaniemy się na sam wierzchołek tej oto góry i tutaj planujemy zostać na noc, ale póki co musimy całą tą górę tutaj obejść i taką ala via ferratową drogą przejść właśnie spokojnie do tej przełęczy i na samą górę, także kawał drogi jeszcze przed nami.
Słuchajcie, doszliśmy już do etapu, gdzie będę mógł Wam wstępnie pokazać, jak wygląda podstawowy zestaw do uprawiania tak zwanych Via Ferrat. O kasku już wspominałem, także oczywista sprawa, zakładamy na głowę i oprócz tego mamy na sobie uprząż. Uprząż, każdy widzi, zakładamy jak poprawnie, tak jak należy, czyli oczywiście na uda. I teraz nie robimy jakoś szczególnego ścisku, mniej więcej musi to wyglądać tak, aby pełna dłoń wchodziła tutaj na luzie, na obu udach, tak samo w pasie. Na samym środku mamy taki jeden sznurek zaczepowy, pokażę Wam go bliżej. I do niego właśnie jest doczepiony główny zestaw ferratowy z dwoma karabinkami. Także teraz, słuchajcie, są różnego rodzaju zestawy karabinkowe. Cała rzecz polega na tym, żeby nie były one zakręcane. Chodzi o to, żeby w miarę szybko móc zmieniać i doczepiać się do właśnie tej Via Ferraty, czyli do stalowego drutu, którym będziemy szli. No i co do zasady, rzecz polega na tym, jeśli nasz drut przebiega wzdłuż ściany, doczepiamy zawsze podkreślam, oba karabinki, jeden od góry, jeden od dołu. One automatycznie zaskakują, akurat też w tym przypadku jest tutaj taka ruchoma jakby osłona, która jeszcze tym bardziej blokuje możliwość otwarcia tego karabinka, czyli jeśli będziemy chcieli przejść stopień wyżej, akurat w tym przypadku, w tym modelu, musimy to odciągnąć w dół i wtedy otwiera się i automatycznie blokuje, uniemożliwiając otwarcie. Poruszamy się tak samo jak na łańcuchach, czyli oczywiście czekamy, aż partner z przodu bądź z tyłu opuści dane przęsło Via Ferraty, tak żebyśmy sobie nie przeszkadzali, żebyśmy też unikali wysokiego naprężenia, tak żeby dwie osoby wisiały na jednej ferracie. No i spokojnie zmieniając karabinki, posuwamy się dalej, zawsze mając dwa zaczepione na ferracie. Oczywiście jeden w momencie zmiany zostaje odczepiony, ale finalnie wykonujemy ruch, kiedy dwa karabinki są doczepione na ferracie. W momencie, kiedy danej ferraty na jakimś odcinku nie ma, zaczepiamy karabinki tutaj z boku na naszym pasie, jedną stronę i drugą, i spokojnie sobie idziemy dalej. I teraz praktyczne porady, słuchajcie, unikamy zaplątywania się tych tutaj karabinków. Starajmy się, kiedy będziemy zmieniać pozycję, doprowadzać znowu te karabinki do stanu takiego, kiedy one są osobno, a nie kiedy są poplątane. Ale słuchajcie, następna rzecz. Ten pas biodrowy tutaj do wspinaczki i zestaw ferratowy nie polega na tym, że możemy swobodnie doczepić się do takiej ferraty i nic nam się nie stanie. To jest jedynie zabezpieczenie, które w momencie, jeśli dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku i spadamy, zaczyna nas asekurować, ale nasze wyhamowanie nastąpić może na metrze, dwóch, czterech, a nawet do ośmiu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w tej oto kieszonce znajduje się zszyty specjalnymi szwami pas, który ma zamortyzować wagę naszego ciała podczas upadku i on po prostu w momencie, kiedy będziemy spadali, zacznie się sukcesywnie rozwijać. Takie rozwinięcie może się wydłużyć w zależności od modelu nawet do 8 metrów. Czyli cały czas musimy i tak zawierzać nasze życie, nasze bezpieczeństwo swoim rękom, swojej czujności, musimy obserwować drogę, a zabezpieczenie tutaj zestawem ferratowym jest jedyną w zasadzie ostateczną formą ratunku. No ale co w przypadku, kiedy byśmy chcieli chwilę zawisnąć, zrobić zdjęcie, odpocząć, kiedy na przykład zabraknie nam sił. Dodatkowo zaczepiamy sobie tutaj taki jeden dłuższy ekspres, który jest w formie nierozciągliwej, czyli mamy możliwość zawieszenia się, wiszenia na takim właśnie ferratowym drucie. Ten ekspres dobrze, jeśli jest zakręcany, nie jest właśnie automatyczny, tylko zakręcany. W momencie, kiedy chcemy zrobić zdjęcie bądź odpocząć, cały czas te dwa klucze ferratowe zostają zaczepione, a trzeci asekuracyjny zostaje również doczepiony, zakręcony, i wtedy możemy spokojnie całym naszym ciałem, uwierzcie mi, to wytrzymuje chyba 1,5 tony, wisieć, robić zdjęcia, odpoczywać i tak dalej. No i mamy to, słuchajcie, jest nasza chatynka pięknie położona, ukryta w skale i zaraz w niedalekiej
okolicy chaty jest szczyt, także zaraz sprawdzimy, czy ktoś tam w środku jest. Zobaczcie, jak to jest pięknie położone. A tutaj z tyłu, jakieś może 100 metrów od chatki właśnie jest szczyt. Słuchajcie, reasumując, widzicie, dotarliśmy sobie całkiem spokojnie na szczyt. Pod szczytem znajduje się chata. Tutaj spędzimy noc w super komfortowych warunkach, no bo mamy przecież dach nad głową, cztery ściany. No i do tego moment, żeby wskoczyć na szczyt, zobaczyć wschód słońca, zachód słońca i wszystkie te magiczne momenty, które wam na pewno pokażę. No proszę, stół i dwa łóżeczka. Zapach porównywalny do zapachu skansenów. No i jesteśmy... Jesteśmy w środku. No i tu naprawdę komfortowych warunkach spędzimy sobie dzisiaj noc. Są świece, jest dach nad głową. No i najważniejsze, to ja mówiłem, cztery ściany. Także żadne biwi, namioty i inne rzeczy nie są nam potrzebne. Widzimy się zaraz na szczycie. Dzisiaj wrażeń wystarczy, także widzimy się rano, a my uciekamy w kimono. Na razie, hej! Wszystkich. Jednak chatka to jest chatka, naprawdę komfortowa noc, ciepło, wygodnie, bo śpimy na ławach, które służą do siedzenia, także naprawdę pełny komfort. Słuchajcie, jest godzina 5, wbijamy na szczyt, no i mamy nadzieję na jakiś majestatyczny wschód słońca, także jeszcze raz dzień dobry i widzimy się zaraz na górze. No to zasuwamy na górę. Na dole miasto budzi się do życia. Na sąsiednim szczycie, gdzieś z prawej strony, widziałem przed chwilą majaczącą się czołówkę. Także jak widać, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nikogo nie ma w górach. A jednak starzają się ludzie tacy jak my, którzy zostają też w takich miejscach na noc. No i jesteśmy na szczycie całkiem sami. Słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Czekamy sobie na wschód słońca. A co najważniejsze, to jest jeden z tych razów, w zasadzie chyba pierwszy, kiedy udało nam się względnie punktualnie stać na wschód słońca. Mamy nadzieję, że nas słoneczko dzisiaj nie rozczaruje i zapewni nam jakiś magiczny spektakl. Także czekamy. Thank you.
definitywnie wschód słońca mamy już za nami. Był średnio udany, ponieważ było duże zachmurzenie, zamglenie, no i pełna wilgoć w powietrzu. Obiektywy nam dosyć zamokły. Ale nieważne, najważniejsze, że jesteśmy w górach, jesteśmy w takich pięknych miejscach i przeżywamy momenty, które na co dzień z punktu widzenia cywilizacyjnego mieszkania w mieście są nierealne, niemożliwe do zobaczenia. Także zasuwamy do naszej chaty, pakujemy się, no i znikamy stąd. Na razie. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą górską przygodę. Wspaniały zachód słońca, całkiem nie najgorszy wschód, no i przede wszystkim bardzo komfortowo spędzona noc. Słuchajcie, namawiam każdego z Was osobna i wszystkich razem do spędzania czasu aktywnie, do wypadów w góry i nie tylko, ale przede wszystkim do zabawy w outdoor. Trzymajcie się, to by było na tyle. No i oczywiście zapraszam Was na moje kolejne produkcje. Myślę, że będzie okazja, żeby pojawiały się częściej. Póki co uciekamy na dół. Na razie.